Siema, siema. W jaki sposób schudłem 15 kilo i zmieniłem swoje nawyki żywieniowe, a wręcz nawet całe moje życie i poprawiłem mocno zdrowie? No właśnie. Film niestandardowy na ten kanał, taki za bardzo, bo z podróżniczego pomalutku przechodzimy w kryptowaluty. Ale oczywiście podróże też będą, ale jak się pojawi też taki fajny filmik motywacyjny o czymś innym, to myślę, że nikt nie będzie płakał z tego powodu. Siema, siema, z Patent Beach. Słońce daje. O, dzisiaj 31 z rana. No z rana, już nie takie rano, prawie 11. Bardzo ciepło, bardzo przyjemnie, lekki wiaterek. Robimy kroki. Kroki robię od około 2 lat. Myślę, że około 2 lat już chodzę i staram się robić jak najwięcej kroków dziennie, czyli około 10 tysięcy kroków dziennie. Tak właśnie zaczęła się moja przygoda z odchudzaniem, z zmianą nawyków i z prowadzeniem takiego trochę zdrowszego trybu życia. Czyli jak to w 100% zaczęło się u mnie? U mnie akurat zaczęło się to od pobrania aplikacji Your Fitway, której jakoś nie namawiam was wcale do tego, żebyście ją pobierali czy tam jej używali, tylko po prostu chcę wam powiedzieć, jak to u mnie się zaczęło. U mnie zaczęło się tak, że właśnie pobrałem tą aplikację na swój telefon, która mierzy kroki. Teraz ta aplikacja się trochę rozbudowuje. Dodana jest funkcja, ile spaliliśmy kalorii poprzez zrobienie tam iluś tych kroków. Zbieramy sobie tam różne nagrody, punkty. Te punkty wymieniamy na nagrody. To jest taka kolejna motywacja do tego, żeby używać tej aplikacji, do tego, żeby chodzić. Także fajne jest taki... Różne challenge były, są pewnie dalej, tylko że aż tak bardzo się już teraz nie interesuję po 2 latach. Ale na początku robiłem różne challenge, wyzwania. Wzywałem inne osoby do tego, żeby chodziły razem ze mną i tak dalej. Wiele i przede wszystkim jeszcze co? Dołączyłem do grupy, do społeczności, do osób, które właśnie też chciały schudnąć tak jak ja, które chciały też zmienić jakieś nawyki. Więc właśnie dołączenie do takiej społeczności, plus pobrana aplikacja, plus jakaś mobilizacja taka początkowa i taki zapał, właśnie one i podjęcie przede wszystkim jeszcze pierwszego kroku, to one właśnie spowodowały te całe zmiany. Te zmiany nie trwały miesiąc, te zmiany nie trwały 2 tygodnie czy tam pół roku, tylko trwają już 2 lata. Od 2 lat już mniej więcej chodzę, staram się chodzić, wiadomo, codziennie się nie udaje, około 10 tysięcy kroków dziennie. Nieraz schodziło się 15, nieraz schodziło się 5. Najwięcej tam około 20 paru tysięcy zrobiłem w ciągu dnia. No i co? No i przede wszystkim podjęcie pierwszego kroku, chęci takich, że chcemy coś w swoim życiu zmienić. Po drugie, dołączenie i obserwowanie osób, które gdzieś cały czas ćwiczą, które gdzieś cały czas pokazują jakąś zdrową żywność, które gdzieś tam motywują. Czyli właśnie taka grupa jakaś, na przykład jaka jest z Your Fitway na Facebooku czy coś, fajnie tam być, bo ludzie tam cały czas pokazują, że chodzą, że robią kroki, cały czas motywują, zachęcają cię też do robienia tych kroków, żebyś też schudł, żebyś też zaczął się zdrowo odżywiać, więc te wszystkie różne takie czynniki spowodowały właśnie to, że wyrobiłem w sobie fajne nawyki, fajne i zdrowe nawyki, czyli chodzę, bo podczas chodzenia, chodzenie to jest naprawdę bardzo zdrowy sport, można tak powiedzieć, że sport. Mnóstwo różnych rzeczy w organizmie się dzieje podczas chodzenia, które naprawdę przyczyniają się do tego, że jesteśmy dużo zdrowsi. No i przy okazji też na pewno chudniemy. Przy okazji też nabieramy takiej, kurczę, dyscypliny do samego siebie. Jak chodzimy i odchudzamy się, to później jak chcemy coś zjeść, to myślimy, kurczę, ile byśmy musieli tych kroków teraz zrobić jeszcze dodatkowych, żeby spalić jakieś to niezdrowe jedzenie. Więc to też jest jakieś takie no fajne coś. Plus właśnie aplikacja, która codziennie mierzy nam te kroki. Plus to, że widzimy, ile tam spaliliśmy kalorii, plus zbieramy sobie jakieś nagrody, wymieniamy na dolary, coś tam. Więc jest taka grywalna ta aplikacja. Ma jakąś tam użytkowość taką, która nas zachęca do tego, żebyśmy korzystali z tej aplikacji, zbierali te punkty, no bo to wtedy
to wszystko ma taki ogromny wpływ na nas, żebyśmy to kontynuowali, żebyśmy nie przerywali. No i bycie w tej grupie, widzenie ciągle osób, które to robią, mocno pomaga. Ja już na moim etapie, kiedy chodzę już 2 lata, ciągle chodzę, to jakby ja już nie potrzebuję korzystać teraz, czy nawet już z tej aplikacji, czy nawet nie potrzebuję już korzystać z tej grupy wsparcia tych osób, które ciągle chodzą, bo ja już te nawyki w sobie wyrobiłem. Ja już mogę teraz motywować inne osoby i pokazywać tym, że ciągle chodzę, ciągle staram się jeść jakieś sałatki, oczywiście jem lody, jem kotlety, jem wszystko, bo nie chcę przejść na... ja nie zrobiłem sobie takiego czegoś, że zmieniłem dietę na początku od razu, taką, wiesz, najpierw jadłeś lody, piłeś kolę, woda, coś tam, piwo i nagle, o, zdrowy, tylko jakieś tam rybki, sałatki i coś tam, bo w takiej diecie nie da się wytrzymać długo, nie da się tak przejść z takiej diety złej na taką dobrą i już sprawa załatwiona, przeszedłeś i już tylko będziesz w takiej diecie, bo to nie jest, to tak się nie da. Trzeba pomalutku. Raz na jakiś czas sobie tylko odmówić, raz na jakiś czas, coraz częściej. Później ci się już, jak zaczniesz inaczej się odżywiać, to już później nawet ci się nie chce tyle tych słodyczy. Nie chce ci się tyle już tego, tamtego, siamtego, czegoś niezdrowego. I to właśnie jest taki i proces. Proces i czas. Proces, który trwa, wielka machina. Trzeba najpierw ruszyć najmniejszym, malutkim trybikiem. Kurczę, wieje. Trzeba ruszyć najmniejszym trybikiem w tej wielkiej machinie, tą chęcią, tą jakimś pierwszym krokiem. Jak ruszysz już tą maszynę i zaczniesz działać, to też będziesz mógł nagrać film i wytrwasz w tym przez rok, dwa, to też będziesz mógł nagrać film, jak schudłem 15 kg. Poprawiłem mocno swoje jakieś tam wyniki, które wiecie, tam krwi i tak dalej, cholesteroly, nie cholesterol. Na to pomaga mocno, a są takie różne przepisy, dużo grejpfrutów, dużo pomarańczy, dużo czosnku, cytryny i takie tam inne połączenie, miksy. Kurczę, robiłem takie, co potrafiły mi zbić z 300 na 200 cholesterol w ciągu dosłownie miesiąca czasu, bez tabletek, bez niczego, gdzie wcześniej lekarz przepisał mi tabletki na cholesterol, brałem przez rok i spadło mi z 310 na 290. A przez miesiąc czasu zjadłem odpowiednie mikstury, własnoręcznie robione, że tak powiem, takie babcine mikstury, i w ciągu miesiąca zbiły mi sam z tych 290 na 210, więc nie polecam na pewno żadnych tabletek. Oczywiście to nie możecie traktować jako jakichś takich porad, ale takich porad, których wiecie, bierzecie na 100% i już wyrzucacie tabletki i nie idziecie do lekarza i jakieś tam babcine sposoby używacie, bo to nie o to chodzi, tylko ja wam po prostu chcę teraz powiedzieć, jak ja, tak jak w tytule filmu, jak schudłem 15 kilo i po prostu wyzdrowiałem, no to tak, że zaczęło się u mnie od pobrania aplikacji, która mnie motywowała do tego, żeby chodzić. Chodzę od 2 lat, zmieniam każdego dnia, staram się zmieniać nawyki żywieniowe, nawyki w ogóle takie życia, czyli właśnie to, żeby chodzić więcej, to, żeby jeździć na rowerze więcej, to, żeby na powietrzu więcej przebywać i tak dalej, więc to pomalutku, każdego dnia, po troszeczkę staramy się zmienić te nawyki, więc zmiana tych nawyków u mnie trwa już 2 lata, no i dlatego mam właśnie te efekty. No i w sumie tyle, nie ma co więcej gadać, bo w taki sposób właśnie schudłem 15 kilo i... schudłem 15 kilo, mam naprawdę dużo mniejszy brzuch. Jakbym wam pokazał, postaram się teraz znaleźć zdjęcie, jak wyglądałem 2 lata temu na wakacjach w Chorwacji. Pokażę wam teraz tutaj to zdjęcie. To sobie zobaczcie, jak wyglądam teraz, jak moja buzia wygląda teraz, jak mój brzuch wygląda teraz. A zobaczycie to zdjęcie sprzed 2 lat, jak byłem 15 kilo grubszy, 15 kilo więcej mnie było wszędzie, na buzi, taka buzia, brzuch taki wielki, wisiał tutaj, takie boczki, wisiało to tutaj, ciężkie, masakra, schylić się nie dało, cholesterol wysoki i w ogóle tam jakieś inne różne rzeczy. No i także jeśli chcecie
Zapraszam Was, w opisie tego filmu macie link do tego, do aplikacji, jeśli chcecie sobie pobrać aplikację. Aplikacja kosztuje $10 miesięcznie. Jeśli jest to dla Ciebie za dużo, ja kupiłem sobie w ogóle taki abonament 10-letni, czyli kupiłem od razu z góry za 10 lat, na 10 lat abonament i teraz już nie płacę w ogóle za tą aplikację, czyli mam ją darmową, korzystam z niej jak z darmowej, no bo no 2 lata minęły, ale jeszcze 8 mam, jeszcze na 8 lat mam wykupiony abonament, ale możecie sobie kupować taki miesięczny abonament, kosztuje $10, no jeśli to jest dla Ciebie dużo, żeby $10 płacić za aplikację, no to trudno, no tutaj nie pobieraj, nie korzystaj, ale jeden element masz skreślony motywacyjny, który u mnie w ogóle od tego się zaczęło, bo tam nagrody możesz odbierać tylko wtedy, kiedy chodzisz. Jak chodzisz, to zbierasz punkty, a jak masz punkty, to tylko wtedy możesz je wymienić na nagrody. I to mnie motywowało na początku i dlatego zacząłem korzystać z tej aplikacji. Jak pobierzesz aplikację, będziesz ją miał, będziesz mógł dołączyć do grupy osób gdzieś tam na Facebooku. Czyli mieć kontakt z takimi osobami, które chodzą, które motywują do tego, żeby zmieniać te nawyki i tak dalej. Więc jakby no nie mienie takiej, nieposiadanie takiej aplikacji to właśnie jakby połowę masz skreśloną, więc ciężko Ci będzie tylko samemu zacząć chodzić i bez takiej braku zewnętrznej motywacji o innych osób działać w ten sposób po prostu. Ale życzę Ci jak najlepszych wyników. W opisie tego filmu znajdziesz różne linki. Wrzucę też link do mojej strony na blogu, gdzie bardzo, bardzo, bardzo rzadko ją aktualizuję. Wrzucę teraz na pewno ten filmik, gdzie też pokazywałem właśnie, że zaczynam chodzić. Tam jakieś filmiki nawet nagrywałem, takie fajne, które też możesz sobie motywacyjne pooglądać. Na moim blogu znajdziesz pod tam jednym wpisem. Więc koniecznie zajrzyj sobie na tą stronkę. No i zacznij chodzić. Zacznij zdrowo się odżywiać. Jedz więcej sałatek, jedz więcej jakichś takich zdrowych tłuszczy, różne oliwy z oliwek i tak dalej, a nie tylko ze zwierząt. No i będzie dobrze. I czas. Pierwszy krok. Podjęcie pierwszego kroku, czyli teraz pobierasz sobie aplikację, teraz sobie ją instalujesz, teraz sobie już tam się logujesz i tak dalej. Najpierw sobie wchodzisz na stronę, zakładasz konto, rejestrujesz się, podajesz sobie tam login, hasło. Najpierw na stronie internetowej, na komputerze, później pobierasz sobie aplikację, wpisujesz już tylko gotowy login i hasło. I co? No i zaczynasz działać, zaczynasz chodzić, zaczynasz zmieniać swoje życie. No, także w ten sposób, jest to na pewno jeden ze sposobów, sprawdzony sposób, bo widać to po mnie, jest to na pewno jeden ze sposobów, który działa. Możesz oczywiście, to morze jest po prostu przepiękne, możesz oczywiście korzystać z innych sposobów, może lepszych, może szybszych, może coś tam, nie wiem. Wiem, że tylko takie szybkie metody schudnięcia działają jak efekt jojo i najpierw chudniesz 5 kilo, a później grubniesz kolejne 15. Więc tak naprawdę podsumowując to, jesteś jeszcze grubszy niż przed tym, kiedy zmobilizowałeś się do tego, żeby schudnąć, więc tak to często bywa w jakichś różnych super eksperymentach, które trwają niby miesiąc czasu i chudniesz, no może i chudniesz, ale mówię, później jeszcze wyglądasz gorzej. Mój sposób, moja metoda od 2 lat się sprawdza, cały czas chodzę, jest tylko lepiej, no i tyle. Myślę, że jeszcze może warto dodać to, co u mnie się mogło jeszcze sprawdzić w tym, że schudłem te 15 kilo, to, że na przykład zacząłem stosować jedzenie późnych śniadań, czyli jest godzina 11, ja jeszcze nic nie jadłem, tak? Czyli mój pierwszy posiłek zaczyna się dopiero gdzieś o 12 w południe. Pierwszy posiłek. Czasami nawet tutaj bywa, że o 14, nawet były o 15. Kiedy pierwszy posiłek jedliśmy o 15, to zazwyczaj był to też ostatni posiłek, więc skrócenie tych ilości tych posiłków i to, że jedliśmy tylko w takim małym okienku żywieniowym, że tak to nazwę bardziej fachowo, no to
No to co? No to właśnie też pewnie przyczyniło się to do tego, że tak schudłem. Czyli mniej dieta MZ, mniej żreć, na pewno jeść w ciągu dnia po prostu, że jesz na przykład tylko o 14 pierwszy posiłek, czy o 13, a drugi o 15 czy 16 i koniec. I więcej w ciągu dnia już nie jesz. Najedz się ile chcesz w ciągu tych dwóch posiłków, ale później już od 16 do następnej 12 nie jest nic. Także żeby to właśnie był takie duży okres czasu takiej przerwy, żeby żołądek też i cały organizm mógł się zregenerować, odpocząć i tak dalej. Mieć czas też na przetrawienie tego, co zjadłeś. Więc pewnie to, pewnie też motywacja mojej żony, którą teraz pozdrawiam, która też stara się dbać o siebie, która ćwiczy codziennie, która też mnie motywuje do tego, żeby jeść więcej jakichś właśnie sałatek i tak dalej, zdrowych rzeczy. Więc pewnie jeśli w rodzinie ktoś będzie ci pomagał, żona, brat, siostra, ciocia, mama, tato, czy ktokolwiek, dziewczyna, to też będzie na pewno fajnie, bo jeśli ty będziesz starać się odchudzać, a twój partner, czy to chłopak, czy dziewczyna, będzie się obżerać i ciągle cola, i ciągle słodycze, i ciągle chipsy, i ciągle lody, i ciągle kurczaki, ciągle smażone coś, ciągle jakieś coś niezdrowe, no to ciężko ci będzie wytrwać, więc to jeszcze tylko takie na zakończenie różne rzeczy, co jeszcze też może ci pomóc, czyli staraj się też zachęcić do tego drugą osobę w twojej domu, chyba że jesteś sam, no to masz problem z głowy, ale jak nie jesteś sam, to postaraj się zachęcić tą drugą osobę, żeby też starała się prowadzić zdrowy tryb życia, więc we dwoje na pewno będzie wam łatwiej, raźniej i dłużej wytrwacie we dwoje w takich zmianach niż samemu. Wiecie jeszcze dlaczego nagrałem to wideo? Nagrałem to wideo w dużej mierze dla siebie, z tego względu, że wiecie jaki dla mnie będzie wstyd, kiedy ja teraz zgrubnę, jak nagle przestanę o siebie dbać i tak dalej, kiedy mówię publicznie, kiedy nagrywam filmy pokazujące to, jak teraz wyglądam, ile schudłem i tak dalej, i co robię, co przyczyniło się do tego, że tak właśnie się stało, to gdy ja mówię o tym publicznie, to bardzo mnie to motywuje do tego, żeby robić to dalej. Gdybym ja o tym nikomu nie mówił, gdybym ja tego w ogóle nie pokazywał, byłoby mi dużo prościej przestać to robić. A teraz, kiedy jakby wszyscy o tym wiedzą, kiedy publicznie mówię całemu światu, że dbam o siebie, zdrowo się odżywiam i chudnę i to działa, to po prostu powoduje w mojej głowie, że ja muszę dalej to robić, bo będzie mi wstyd, kiedy nagle mój brzuch zacznie rosnąć, kiedy ja zacznę rosnąć i kiedy zacznę zmieniać swoje dobre nawyki na złe, to po prostu będzie mi mocno wstyd, a ja nie chcę, żeby było wstyd, więc będę musiał dalej to robić, więc po to też nagrywam takie wideo. Robię to dla was, że możecie się dowiedzieć, w jaki sposób to zrobić, jak schudnąć 15 kilo. A druga sprawa to jest to, że jest to ogromna motywacja dla mnie, żeby dalej to robić. Żeby dalej być zdrowym, żeby dalej fajnie wyglądać, coraz lepiej wyglądać, bo będzie mi później wstyd, jeśli tego nie dotrzymam i jeśli przestanę dbać o siebie. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne publiczne powiedzenie komuś, że się chce coś robić, że chce się robić jakąś zmianę. Czyli jak ty chcesz teraz schudnąć, napisz post na Facebooku. Jeśli masz Facebooka, napisz post, że od dzisiaj zaczynasz się odchudzać. I jeśli powiesz to publicznie, jeśli powiesz wszystkim o tym i zaczniesz to pokazywać to przez pierwszy tydzień, miesiąc, to później, kiedy przestaniesz to robić, to, że przestaniesz o tym mówić publicznie, to nie jest problem, tylko jeśli przestaniesz później się już odchudzać, czyli już straciłeś zapał, już minął te pierwsze takie coś, co na początku się ma, ten zapał, to co się chce zmienić, a później już to przestajesz robić, to będzie ci trochę wstyd, że mówiłeś o tym wszystkim publicznie, że chcesz schudnąć, że już tam robisz jakieś zmiany, zaczynasz zmiany, a po miesiącu standardowo przestałeś to robić, więc będzie ci wstyd i będziesz chciał dalej to kontynuować, bo nie będziesz chciał ponieść tego wstydu i nie będziesz chciał się zmierzyć z opinią innych osób, które powiedzą ci: o ty cieniarzu, już przestałeś, a ty już zaczynasz dziesiąty raz coś robić i
i znowu po tygodniu twój zapał mija i przestajesz to robić, więc kolejne rzeczy, które znowu będziesz chciał coś zmienić w swoim życiu, to już wszyscy będą wiedzieć, że za tydzień one się skończą, więc właśnie ta świadomość tego nie pozwoli ci przestać i dzięki temu właśnie, że powiesz publicznie, że coś zmieniasz, to będzie ci o wiele łatwiej wytrwać w tym. I właśnie dlatego też nagrywam taki film. Bardzo ważna sprawa. Także jeszcze raz z Patong Beach z Tajlandii pozdrawiam i do usłyszenia. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, skomentuj, daj znać, jak tam u ciebie, jakie masz metody na schudnięcie. Podziel się w komentarzach, inne osoby pewnie będą ci wdzięczne za to, że pokazałeś im swoje metody. Ja podzieliłem się w tym filmie swoją metodą. Film niestandardowy na ten kanał, taki za bardzo, bo z podróżniczego pomalutku przechodzimy w kryptowaluty. Ale oczywiście podróże też będą, ale jak się pojawi też taki fajny filmik motywacyjny o czymś innym, to myślę, że nikt nie będzie płakał z tego powodu. Dobra, na razie, pozdrawiam, cześć.